Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 13. część z cyklu Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I w tej 13. części mamy do czynienia z tematem, czy przed zabraniem Kościoła musi się jeszcze coś wydarzyć. Odpowiedź brzmi nie, już nic nie musi się wydarzyć przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa w celu zabrania Kościoła do nieba. Nic się już nie musi wydarzyć. I to jest odpowiedź oparta na Słowie Bożym. Pierwszy argument wynika z pierwszego listu do Tesaloniczan, 4 rozdział, 17 werset. My, którzy pozostaniemy przy życiu, porwani będziemy. Widać zatem, że już pierwsi chrześcijanie pierwszego wieku oczekiwali, że w każdej chwili, w każdym momencie może przyjść po nich Pan Jezus Chrystus. I już 1970 lat temu było pewne, że jeszcze dziś może przyjść Pan Jezus. Jeszcze tego samego dnia, kiedy dani ludzie chodzili. I to jest oczywista sprawa, że w każdym momencie, w każdej chwili, od momentu wniebowzięcia Pana Jezusa Chrystusa może nastąpić pochwycenie, czyli zabranie wszystkich wierzących w Pana Jezusa Chrystusa ludzi. I to jest istotna sprawa. Widzimy też w drugim liście do Tesaloniczan, drugi rozdział od 1 do 3 wersetu. A prosimy was, bracia, co do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się do Niego. Tutaj pochwycenie jest nazwane naszym zgromadzeniem się do Niego, bo On wezwie nas i weźmie nas na powietrze i zgromadzimy się do Niego. Abyście się nie zaraz zachwiali w umyśle swoim i nie dali zatrwożyć, ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list, niby od nas, jakoby nadchodził dzień Chrystusowy. Niech nikt was nie zwodzi żadnym sposobem, bo nie nadejdzie, póki pierwej nie przyjdzie odstępstwo i nie będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia. Jak widzimy, apostoł Paweł tego argumentu, że zgromadzenie nasze do Pana Jezusa, czyli pochwycenie, zabranie wierzących do nieba, nastąpi jako pierwszy punkt przed jeszcze uruchomieniem zegara tych wydarzeń proroczych. On używa tego argumentu, żeby uspokoić Tesaloniczan. I to jest bardzo ważne, że nasze pochwycenie jest powodem, dla którego nie musimy się bać przyszłych wydarzeń. Kiedy rozpoczną się straszne sądy, będziemy już wtedy dawno u Pana Jezusa. Więc żaden antychryst, żadne inne elementy związane z wypełnianiem proroctw starotestamentowych i ewangelicznych nie jest w ogóle dla nas ważne w tym sensie, żeby miało coś zmieniać w naszym życiu. Natomiast w naszym życiu kluczowe jest oczekiwanie Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli jesteś zbawiony, to Pan Jezus Chrystus przyjdzie i weźmie cię do siebie. I może się to stać jeszcze dzisiaj. Ale jeżeli jeszcze nie jesteś pewien życia wiecznego, jeśli nie masz pewności zbawienia, jeśli jeszcze się nie oparłeś na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli On, Pan Jezus Chrystus, nie jest twoim zastępcą, to idziesz do piekła. Przejdziesz przez te sądy, jeśli ich dożyjesz. I będziesz w piekle po śmierci, na wieki wieków dręczony dniem i nocą, w ogniu i siarce, na zawsze, bez możliwości wyjścia. Dniem i nocą, w płomieniu ognia, gdzie diabeł będzie dręczony dniem i nocą, na zawsze, w ogniu i siarce, a ty razem z diabłem. On będzie głównym skazanym, a ty będziesz towarzyszącym. Ratuj się z tego towarzystwa, przyjdź do Pana Jezusa, bo teraz Słowo Boże mówi, jeśli jesteś nienawrócony, to już jesteś potępiony.
razem z diabłem, gdzie diabeł będzie dręczony dniem i nocą jako główny skazany, ty jesteś doklejony do niego, jakbyś był jednym z jego towarzyszy. Nie chciej takiego towarzystwa, bo też będziesz w ogniu i siarce na wieki wieków dręczony w piekle. Natomiast Bóg nie chce, żebyś szedł do piekła, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I tą prawdę ty już znasz. Zachowaj ją dla siebie i skorzystaj z niej. Pan Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy na krzyżu Golgoty. Ty zasłużyłeś na piekło, a Pan Jezus Chrystus wziął na siebie twój grzech. Jeśli w niego uwierzysz, będziesz mógł skorzystać z tej doskonałej ofiary. Bo Pan Jezus Chrystus złożył na krzyżu Golgoty jako doskonały Boży Baranek jedną doskonałą ofiarę i zgładził wszystkie grzechy wszystkich ludzi, bez różnicy i bez wyjątku. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Bóg jest święty, a ty nie jesteś. Pojednaj się z Bogiem jeszcze dziś.